Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem będzie to trygonometria, część pierwsza. Zadanie z trygonometrii pojawia się i to nie jedno na maturze podstawowej z matematyki, jak również pojawia się na maturze rozszerzonej z matematyki. Najczęściej jest to zadanie dosyć dużo punktowane i najczęściej jest to równanie trygonometryczne do rozwiązania. Ale przekonasz się, jakie jeszcze możesz spotkać zadania z trygonometrii w arkuszach maturalnych z poprzednich lat, jak będziesz rozwiązywał razem ze mną. Więc zapraszam do analizy tych przykładów, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2020. No ta matura faktycznie odbyła się w czerwcu. Zadanie 9 za 4 punkty. Rozwiąż równanie. 3 cosinus 2x dodać 10, cosinus kwadrat x równa się 24 sinus x minus 3 dla x należącego do przedziału od 0 do 2pi. Mamy rozwiązać równanie trygonometryczne. Pamiętaj, jak rozwiązujesz równania trygonometryczne, to dobrze by było, żeby był taki sam kąt. Tak się składa, że tutaj mamy kąt x. Tutaj mamy kąt x, prawda? Ale tutaj jest 2x, czyli w pierwszym kroku musimy się pozbyć tego kąta 2x, zamienić go na x. I tutaj nam się kłania wzór na kosinus podwojonego kąta. Więc spróbujmy go wykorzystać. Trójkę przepisujemy, otwieramy nawias i w nawiasie zamiast napisać kosinus 2x, ja użyję wzoru. Ten wzór wygląda tak. Kosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x. Resztę przepiszę na razie bez zmian. I teraz, jak popatrzysz do tablic maturalnych, to możesz zauważyć, że są jakby trzy wersje wzoru na kosinus 2x. Ja osobiście lubię tą jedną, ją stosuję. I teraz będę myślała tak, w drugim kroku. Po pierwsze, ja widzę, że mam sinusy, mam kosinusy. No to nie mogę mieć takiego bałaganu, nie? Fajnie by było, żebym przeszła na jedną funkcję trygonometryczną. I teraz jaką wybrać? Oczywiście bezdyskusyjnie muszę zostawić sinusa. Dlaczego? Bo sinus w tym miejscu nie jest w kwadracie. A wiemy, że z jedynki trygonometrycznej bardzo łatwo sobie ten kosinus kwadrat wymienimy x i kosinus kwadrat x ten też sobie wymienimy. Więc z jedynki trygonometrycznej zamiast napisać kosinus kwadrat x napiszemy 1 minus sinus kwadrat x minus sinus kwadrat x dodać 10 w nawiasie 1 minus sinus kwadrat x i to się równa 24 sinus x minus 3. No to teraz pasuje się pozbyć tych nawiasów, no nie? Czyli będę wymnażała 3 razy 1 to 3, odjąć. I tu mam jakby minus, już zapisałam, więc będę miała sinus kwadrat x i sinus kwadrat x, czyli 2 sinus kwadrat x razy 3, to będę miała po prostu 6 sinus kwadrat x. Dodać 10, bo tutaj też wymnażam, minus 10 sinus kwadrat x równa się 24 sinus x minus 3. No to co? No to przecież trzeba wszystko na jedną stronę, bo tutaj w równaniach trygonometrycznych dosyć często bywa metoda podstawiania. Jak już znaleźliśmy tą jedną funkcję trygonometryczną, to ja za chwileczkę będę chciała podstawić za sinus x zmienną pomocniczą t. Ale za chwilkę. Na razie tutaj oczywiście ze sobą to możemy odpowiednio poredukować i mamy minus 16 sinus kwadrat x. Tu przerzucimy minus 24 sinus x i teraz tutaj będziemy mieć 3 plus 10, to jest 13. Tu przerzucam plus 3, czyli będę miała plus 16 równa się 0. A podzielę sobie to przez minus 8 i wtedy będę miała tak 2 sinus kwadrat x. Będę miała plus 3 sinus x minus 2 równa się 0. I teraz to, o czym mówiłam. Metoda podstawiania bardzo jest fajna. Za sinus x podstawiam t. I teraz mogę już od razu podstawić i napisać równanie. Teraz będzie ona stopnia drugiego, zwykłe kwadratowe. Ale część młodzieży zawsze pisze założenie. Czy napiszesz to założenie, czy go nie napiszesz? Nieważne. Ważne, żebyś na końcu dobrze podsumował. Ale w większości szkół uczą się z tym założeniem, dlatego napiszmy, że nasze t musi należeć do przedziału od minus 1 do 1. Dlaczego? Ponieważ sinus x ma wartości w przedziale od minus 1 do 1. Ja nawet przygotowałam fragment sinusoidy
i widzisz, że wartości tego sinusa są od minus 1 do 1. Jest to przedział obustronnie domknięty. Dlatego to założenie można napisać, znaczy na pewno w odpowiedzi ostatecznej i tak muszę je uwzględnić. Ale czy je napiszę, czy nie, niby nie ma znaczenia, ale dla bezpieczeństwa lepiej napisać. No to podstawiam, czyli będę miała 2t kwadrat dodać. 3t minus 2 równa się 0. I teraz jak widzisz, jest to już zwykłe równanie kwadratowe, które mogę pociągnąć dalej deltą. Czyli liczymy sobie delta, to się równa b kwadrat, czyli u nas 9. Minus i minus da mi plus. 4 razy będę miała 4, czyli 16. To się równa 25. Czyli pierwiastek z delty to jest 5. A więc T1 to się równa minus 3 minus 5 podzielone przez 4, czyli wychodzi mi po prostu minus 2 i od razu mogę skomentować, że jest to sprzeczność. Sprzeczność, dlatego że moje T miało być liczbą z przedziału od minus 1 do 1 obustronnie domkniętego. Niestety minus 2 w ten przedział nie wchodzi. No to teraz T2 to się równa minus 3 dodać 5 podzielone przez 4. Czyli mamy 2 czwarte, to się równa 1 druga. I tak się składa, że teraz to T oczywiście już w ten przedział wchodzi i wracamy do podstawienia. Ja napiszę kolorem, czyli podstawienie było, że sinus x równa się T, czyli u nas sinus x równa się 1 druga. Mamy rozwiązać takie już banalne równanie trygonometryczne. Najlepiej równania trygonometryczne rozwiązujemy przy użyciu tabelki, którą powinniśmy znać, ewentualnie jest w tablicach maturalnych, i przy użyciu wykresu, który też powinniśmy znać, ewentualnie jest on w tablicach maturalnych. Sinus x równa się 1 druga. Jeszcze mi narzucili przedział od 0 do 2 pi. Jest to taki typowy przedział, więc w zasadzie ja mogłabym tylko popatrzeć właśnie na ten fragment mojej zwykłej sinusoidy, sinus x, od 0 do 2 pi. Tylko na ten fragmencik. I teraz, kiedy ten sinus przyjmuje 1 drugą? Popatrzmy, gdybym ja chciała narysować prostą, stałą o równaniu 1 druga, prawda, tutaj niech będzie y równa się 1 druga, czyli ja jakby tnę moją sinusoidę tak przez 1 drugą, to widzimy, że tu będzie jedno rozwiązanie, tu będzie drugie rozwiązanie i ja muszę te rozwiązania podać. To pierwsze najlepiej jest odczytać z tabelki, czyli myślę, że pamiętasz, dla jakiego to x-a sinus wynosił 1 druga, oczywiście dla pi szóstych. Natomiast tutaj to drugie jak odczytać? Od pi odejmujemy pi szóstych, wychodzi nam 5 szóstych pi. Tutaj ten fragment jest taki sam jak ten fragmencik, dlatego ja od pi odejmuję ten fragmencik, który ma szerokość pi szóstych. Dlatego mamy pi minus pi szóstych. No i ostatecznie piszemy x należy do zbioru dwuelementowego, prawda? Czyli jest to zbiór dwuelementowy składający się z takiej liczby pi szóstych i 5 szóstych pi. No i to właśnie, ten oto zbiór jest rozwiązaniem tego równania. Te dwie liczby, które wymienione są w tym zbiorze, są właśnie rozwiązaniami tego równania w przykładzie numer 1. Zadanie numer 2 jest to zadanie z arkusza maturalnego maj 2019, zadanie drugie za 1 punkt. Liczba cosinus kwadrat 105 stopni minus sinus kwadrat 105 stopni jest równa. Odpowiedź A, minus pierwiastek z 3 przez 2. Odpowiedź B, minus 1 druga. Odpowiedź C, 1 druga. Odpowiedź D, pierwiastek z 3 przez 2. Mamy oczywiście policzyć, ile ta liczba wynosi. Otóż pierwsze co, zwróćmy uwagę, bo chcemy to jak najszybciej zrobić, prawda, to zadanie, to jest w końcu tylko jeden punkt. Zwróćmy uwagę na to, że tu jest 105 stopni i tutaj też jest 105 stopni, jest taki sam kąt. A więc powinno nam się to z czymś kojarzyć. Kosinus kwadrat jakiegoś alfa minus sinus kwadrat alfa, to doskonale powinniśmy znać, że jest to wzór na kosinus 2 alfa. Więc ja bym chciała to zapisać w innej postaci, czyli ja to przepisuję i teraz będę chciała zapisać to w postaci takiej, żeby wykorzystać ten wzór, no bo to jest najprościej, jak się da, tylko trzeba zauważyć ten wzór oczywiście, nie? Czyli będzie to kosinus 2 razy 105 stopni, no to mamy oczywiście 210 stopni. To się równa. Kłaniają nam się teraz wzory redukcyjne. Tak się składa, że liczbę tutaj mamy 210 stopni. Ja chciałabym zapisać w postaci
180 stopni plus 30 stopni. Wybieram sobie takie rozbicie, ponieważ dla mnie jest ono wygodne, ponieważ przy 180, jak pamiętacie we wzorach redukcyjnych, nie muszę przechodzić na kofunkcję. Czyli na pewno będę miała taki wynik, że będę miała kosinus 30 stopni, bo to mi się skasuje, tylko problem, czy na plusie, czy na minusie. Otóż o tym nam będzie mówiła ćwiartka. 210 stopni, czy też 180 stopni plus 30 stopni, to jest ćwiartka trzecia. A tak się składa, że w trzeciej ćwiartce kosinus jest ujemny, czyli ja muszę dać tutaj minusika z przodu, jak już stosuję wzór redukcyjny. A więc będę miała minus i teraz kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2. I to jest odpowiedź prawidłowa. U mnie w zadaniu numer 2 jest to odpowiedź A. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2019 roku, zadanie 14, za 4 punkty. Rozwiąż równanie. I to równanie wygląda tak. Kosinus x pomnożony przez, w nawiasie, sinus i w nawiasie mamy argument x minus pi trzecich, dodać sinus, w nawiasie mamy argument x dodać pi trzecich i zamykamy ten duży również nawias i to się równa 1 druga sinus x. Mamy rozwiązać takie równanie, nie mamy podanego przedziału, czyli tutaj ten zapis musi być ogólny, bo najczęściej równania trygonometryczne mają nieskończenie wiele rozwiązań, dlatego zobaczysz, jak tutaj na końcu skończymy. Nie ma tu podanego przedziału, więc na pewno musi być zapis bardzo uogólniony. Dobra, zaczniemy od tego, że ja tutaj przygotowałam to, co mi będzie potrzebne. Na pewno będzie mi potrzebny taki wzór, który... Czasem jest tak, że młodzież tego wzoru nie pamięta po prostu. Jest on w tablicach. Ja go przygotowałam. Jest to fajny wzór. Jak ja mam dodać sinusa z sinusem i to są, mam dodać dwa sinusy, tylko że różnych kątów. Jeden kąt to alfa, drugi to beta. To jest 2 sinus alfa plus beta przez 2 razy kosinus alfa minus beta przez 2. A więc u mnie tym alfa jest po prostu x minus pi trzecich. A u mnie tym beta to jest x plus pi trzecich. A więc chciałabym ten wzór zastosować, czyli piszę kosinus x, otwieram sobie na razie nawias, będę stosowała ten wzór, czyli tak 2 razy sinus i teraz mam to ze sobą dodać, czyli x minus pi trzecich, dodać x plus pi trzecich, to jest podzielone przez 2 razy kosinus i teraz mam odjąć. Czyli mam napisać tak alfa, czyli x minus pi trzecich i od tego odjąć beta. Od razu będę odejmowała x i odejmowała pi trzecich podzielone przez 2. Zamykamy nawias, to się równa 1 druga sinus x. Na razie resztę przepisujemy, chcemy tutaj wewnątrz po prostu tutaj tego nawiasu coś zrobić, nie? Dlatego piszemy 2 sinus i teraz uwaga, tak się składa, że tu mi się to skasuje, a z kolei tutaj mi się x-y pokasują i nie będę ich miała. Czyli będę miała tak 2x przez 2, to jest po prostu x, czyli mam tak 2 razy sinus x razy kosinus i teraz uwaga, mam teraz minus pi trzecich minus pi trzecich, to jest minus 2 trzecie pi, ale podzielone przez 2 to jest i tak minus pi trzecich. Resztę sobie przepisuję na razie bez zmian. Wszystko pięknie, ładnie, tylko że tak, chciałabym policzyć to, co mogę, a ja to mogę policzyć, nie? Czyli po pierwsze, korzystam z tego, że kosinus x jest funkcją parzystą, a więc w następnym kroku zapiszę, że będę miała 2 sinus x razy kosinus pi trzecich. Funkcja parzysta charakteryzuje się tym, w przypadku kosinusa tak jest, że minus po prostu przy argumencie się kasuje, prawda? Czyli kosinus minus x to jest to samo co kosinus x. Dlatego napisałam kosinus pi trzecich. No a tak się składa, że my przecież wiemy, że kosinus pi trzecich, czyli kosinus 60 stopni, to jest po prostu 1 druga. A więc mogę napisać kosinus x razy 2 sinus x razy 1 druga. Ja już po prostu nie będę pisała tego nawiasu, bo on już jest niepotrzebny. I teraz chcę wykonać to mnożenie dwójeczki, tutaj sobie skrócę i mam tak. Kosinus x razy sinus x, może od razu to przerzucę na tą stronę, czyli minus 1 druga sinus w x równa się 0. Co zrobić teraz? Oczywiście, że wyciągnę przed nawias sinus x. W nawiasie będę miała kosinus x minus 1 druga równa się 0. I teraz, żeby z takiego iloczynu wyszło nam 0, oczywiście tu jest iloczyn, prawda? To pierwszy czynnik, którym jest sinus x, może być zerem, tak?
Albo drugi czynnik, którym jest cosinus x minus 1/2, no może być 0, albo to, albo to. No więc tutaj jedynie co przerzucę i będę miała, że cosinus x równa się 1/2. I teraz mi są potrzebne wykresy. Popatrz, ja wykres sinusa tylko narysowałam w przedziale fragment tego wykresu. Od minus pi do pi. Ja osobiście w przypadku rozwiązywania równań, jeżeli nie mam narzuconego przedziału, to osobiście wybieram zawsze od minus pi do pi. Ten okres wybieram. Dlaczego? Dlatego, że tu jest pewna oczywiście zasada taka, że łatwiej mi jest wtedy rozwiązywać, ze względu na to, że jak tu mam na przykład jakieś argumenty, to jak mam na minusie, prawda, wartości, to mam argumenty do nich przeciwne, więc tak jest łatwiej. Ale akurat w tym wypadku takiego problemu nie ma, bo sinus x równa się 0. Widzimy, tu jest miejsce zerowe, tak, tu jest miejsce zerowe i tak dalej, tu jest miejsce zerowe. Czyli jednym słowem mogłabym napisać, że moje x to się równa 0, dodać i teraz uwaga, to skacze co pół okresu funkcji sinus. A wiemy, że okresem jest 2pi, czyli to skacze co pi. Dlatego piszemy 0 dodać kpi. Uwaga, trzeba dopisać, gdzie k należy do całkowitych liczb. A pod spodem ładnie tego zera nie trzeba pisać. No więc popatrz, ile mamy rozwiązań. Nieskończenie wiele, bo ja pod k postawię sobie mogę wszystkie liczby całkowite. Nie mam narzuconego przedziału, więc ja muszę w odpowiedzi ostatecznej podać taką rodzinę rozwiązań. No ale oczywiście do tego dojdziemy za chwilkę. Teraz cosinus x równa się 1/2, czyli moją kosinusoidę ja też analizuję w tym okresie od minus pi do pi, bo jego już specjalnie lubię. I teraz przecinam tą kosinusoidę taką funkcją stałą na poziomie 1/2, czyli tutaj sobie tak linią przerywaną przetniemy. Widzimy, że tu mamy przecięcie i tu mamy przecięcie. To pierwsze przecięcie jest spoko, bo możemy z tabelki odczytać. Dla jakiego to kąta cosinus x wynosi 1/2. Oczywiście dla kąta pi trzecich, to wiemy doskonale, prawda? Dla 60 stopni, czyli tu mamy pi trzecich, no i oczywiście następna ta kropeczka będzie za pełny okres. Pełny, czyli plus 2kpi, gdzie k należy do całkowitych. Ale uwaga, może też być ta kropka, bo w tym okresie, popatrzcie, tu przecięło i tu, czyli muszę też to uwzględnić. Ale ze względu na to, że funkcja jest parzysta, jak tu było pi trzecich, to tutaj tylko od razu piszę minus pi trzecich plus 2kpi, gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych. To jest rodzina rozwiązań, to jest rodzina rozwiązań. Czyli ostatecznie powinnam napisać, co jest rozwiązaniem tego równania. Mamy takie trzy rodziny rozwiązań. No to może napiszmy tak, minus pi trzecich plus 2kpi, przecinek kpi, przecinek pi trzecich plus 2kpi i oczywiście trzeba dopisać, gdzie k należy do liczb całkowitych, sobie dopiszemy. No i to jest właśnie ta rodzina rozwiązań, czyli po prostu takie x, które spełniają oczywiście tą zależność, tą zależność, tą zależność, ale przy czym k nie mogę brać inaczej, tylko mogę brać liczbą całkowitą. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego, czerwiec 2019, zadanie 14 za 4 punkty. Rozwiąż równanie. To równanie wygląda tak. 4 sinus 7x razy cosinus 2x równa się 2 sinus 9x minus 1 w przedziale od 0 do pi. Mamy rozwiązać takie równanie i teraz popatrzmy. W tym równaniu mamy tak, tutaj argument 9x, tu argument 2x, a tu argument 7x. Do niczego. Po prostu są trzy różne argumenty, no pewien bałagan jest, na pewno. W związku z czym pasowałoby zauważyć, jak można w tym wypadku jeden argument zapisać za pomocą innych argumentów, które występują w tym zadaniu. Czyli jednym słowem, popatrz, ja tutaj przepiszę ten początek, jaki mam po lewej stronie, natomiast zamiast 9x, ja napiszę to, co łatwo zauważyć, że jest to 7x dodać 2x, no i reszta bez zmian minus 1. Dlaczego tak napisałam? Ponieważ teraz ja to mogę potraktować jako alfa, to jako beta i myślę, że ten wzór sinus alfa plus beta, w nawiasie alfa plus beta, jest już bardziej znany młodzieży. No jeżeli nie pamiętasz tego wzoru, to no musisz wziąć tablicę i w tablicach ten wzór występuje. Dwójka, otwieram nawias i teraz będzie tak, sinus alfa to jest tak na przemian. Sinus alfa, cosinus beta. Czyli piszemy sinus 7x
cosinus 2x dodać. I teraz jest na odwrót, czyli mamy teraz sinus 2x cosinus 7x. No i za całością minus 1. No to w sumie fajnie. Będziemy chcieli to teraz wymnożyć, prawda, przez tą dwójkę. I ja myślę, że od razu będziemy chcieli to przenieść na tą stronę. Czyli ja przepiszę 4 sinus 7x cosinus 2x. Tutaj będę miała minus 2 sinus 7x cosinus 2x. I znowu przerzucę, czyli będę miała minus 2. I teraz będę miała sinus 2x cosinus 7x. No i niech to będzie równa się minus 1. Na razie tą minus 1 zostawiamy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Popatrz, że tutaj może byśmy się tego nie spodziewali. A może tak. Wyszły nam wyrazy podobne, czyli 4 sinus 7x cosinus 2x minus 2 sinus 7x cosinus 2x. To po prostu jest 2 sinus 7x cosinus 2x. Na resztę przepisuję. Wiadomo, że już na wygląd to równanie trygonometryczne zdecydowanie nam się skraca. Podzielę obustronnie przez 2 i będę miała sinus 7x cosinus 2x minus sinus 2x cosinus 7x. To się równa minus 1 druga. I teraz zauważ, że to, co ja teraz podkreślę, to, prawda, jest bardzo podobne do tego, no nie? W zasadzie tylko się różni znakiem w środku. I właśnie też był na to wzór. Był to sinus w nawiasie alfa minus beta. Czyli ja teraz to zapiszę sinus w nawiasie alfa minus beta. To było alfa plus beta, no nie? A ja teraz wykorzystuję wzór, one są bardzo podobne, te wzory. Sinus alfa minus beta. Czyli u mnie alfa to będzie 7x, minus moje beta to będzie 2x. No i to się równa minus 1 druga. Czyli popatrz, jak ja super równanko otrzymałam. Sinus 5x to się równa minus 1 druga. Kto by pomyślał, że z tak trudnego na początek równania poprzez zastosowanie odpowiednich wzorów, no bo to one są, prawda, żeby je wykorzystać, tylko trzeba to zauważyć, wychodzi takie proste równanko. Czy ono jest takie całkiem proste? To jeszcze, myślę, bym się pokłóciła. I teraz tak, na razie nam nie wolno patrzeć na ten przedział. Dlaczego? Dlatego, że my nie będziemy analizować wykresu funkcji sinus 5x. Bo to byłby za trudny wykres, nie? My będziemy analizować sobie wykres funkcji sinus x. Ja go przygotowałam tutaj. Oczywiście w okresie będę analizowała od minus pi do pi, bo mi jest tak wygodnie. I będę wtedy pisała nie x równa się, jak ja to zanalizuję, tylko będę pisała 5x to się równa. Czyli ja teraz muszę narysować prostą na poziomie minus 1 druga. No to narysujmy sobie, tutaj sobie zapiszę minus 1 druga. Rysuję sobie taką prostą i widzę, że w moim okresie ona się przecięła tutaj i tutaj z wykresem. Tylko przypominam, jest to wykres funkcji sinus x. Ale dlatego ja później piszę 5x równa się, prawda? Bo tam mam sinus 5x. No i teraz pasuje nam ten punkt do odczytać i ten. Ten pierwszy to jest nie problem, no bo funkcja jest nieparzysta, czyli dla jakiego kąta sinus wynosił 1 druga, czyli bez tego minusa 1 druga, dla pi szóstych. Czyli tu będziemy mieć pi szóstych, a jak uzyskać to? Oczywiście to jest pi szóstych, ale mam na myśli na szerokość, ale ze względu na to, że znam minusie, no to muszę dopisać minus pi szóstych, to jest oczywista sprawa. Natomiast tutaj, no bardzo prosta sprawa, bo normalnie byśmy od pi odejmowali pi szóstych, nie? I wychodziłoby 5 szóstych pi, a my tu napiszemy po prostu minus 5 szóstych pi od razu, żeby już znak się nam zgadzał. No więc mamy tutaj te jakby dwa rozwiązania w tym jednym okresie od minus pi do pi. Można było też napisać minus pi, dodać pi szóstych, prawda? Bo tu było minus pi, a my się cofamy, czyli odejmujemy minus pi szóstych, czyli dodać pi szóstych. No to jest to samo, minus 5 szóstych pi. Czyli ja mam napisać teraz, że to się równa minus 5 szóstych pi, oczywiście plus 2k pi, lub 5x to się równa minus pi szóstych, oczywiście plus 2k pi. Dodam gdzieś na końcu, że k należy do całkowitych, prawda? Wcześniej tego nie będę robiła. Dobrze, wszystko pięknie, ładnie. Teraz my musimy jeszcze wyliczyć x-a. Jeszcze odpowiedź nas czeka w przedziale od 0 do pi. No to co zrobić, żeby x-a wyliczyć? Podzielimy obustronnie przez 5 tu i podzielimy tak samo tu obustronnie przez 5, tak żebym się zmieściła. Czyli x to się równa. No i tutaj będę miała, jak podzielę przez 5, to będę miała minus pi szóstych plus
I tutaj zapiszemy sobie 2/5 kapi. To jest pierwsza rodzina rozwiązań. I teraz to jak podzielę, to będę miała minus pi. No tutaj muszę 30 dodać 2/5 kapi. To jest druga rodzina rozwiązań, gdzie k należy do liczb całkowitych. No ale uwaga, to jeszcze nie jest odpowiedź. Teraz, żeby podać odpowiedź, to ja muszę wybrać tylko takie x, które należą do przedziału od 0 do pi. To co ja będę robiła? Ja będę teraz robiła sobie takie obliczenia pomocnicze, czyli będę tak, po pierwsze, od czego najlepiej zacząć? Najlepiej zacząć jest od k równego 0, prawda? Więc gdybym ja za k podstawiła 0, bo ja mogę wstawiać wszystkie liczby całkowite, tylko muszę zawsze od czegoś wystartować, prawda? I teraz albo w prawo lecimy, albo w lewo. Najlepiej zawsze od k równego 0. Jeżeli ja za k podstawię 0, to widzisz, tu mam 0, tu mam na minusie, nie pasuje w ten przedział. Jeżeli tu k podstawię 0, mam na minusie, nie pasuje w ten przedział. Czyli nie ma sensu mi się pchać w k ujemne, bo będzie na minusie. A to mnie nie interesuje. Więc wezmę sobie k równe 1. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Czyli jak za k podstawię 1, to będę miała tak minus pi szóstych dodać. Jak za k 1, to będę miała 2 pi przez 5. Może tak zapiszę, będzie lepiej. Od razu wspólny mianownik, to będę miała oczywiście 30 tutaj. Czyli razy 5 to będzie tutaj 5 pi. Dodać tu też 30, tylko że razy 6 to będę miała 12 pi. Czyli będę miała 7/30 pi. No więc jak najbardziej 7/30 pi pasuje do tego przedziału. No to teraz no tutaj to z tej drugiej rodziny muszę wybrać. Czyli minus pi 30 dodać i tutaj może od razu już za k podstawie 1 to będę miała to samo, to może napiszę od razu 12 pi nad 30, żeby był po prostu wspólny mianownik już. Czyli będę miała 11/30 pi. Jak najbardziej pasuje, prawda? Mieści się w tym przedziale. No to co zrobić dalej? To teraz za k postawiam 2, no bo ja nie wiem, ile tych rozwiązań mi się zmieści. Postawiam 2, czyli będę miała kolejnego xika, można sobie je numerować, można tak, x równa się i mamy tak, minus, w zasadzie mogłabym napisać, a napiszę normalnie minus pi szóstych, dodać jak za k dwójkę, to będę miała 4 pi przez 5, to się równa wspólny mianownik, czyli minus 5 pi przez 30 dodać i tutaj mnożymy razy 6, czyli będę miała 24 pi przez 30, to się równa, jak odejmę, będę miała oczywiście 19/30 pi. No i jeszcze mi się to mieści, jak najbardziej. No to teraz do tego drugiej rodziny wpiszę, minus pi 30 dodać i teraz od razu bym zapisała tutaj 24 pi nad 30, to się równa 23/30 pi. Jeszcze się mi mieści. No to co robię? To dalej podstawiam k równe 3, bo mam dojść do momentu, kiedy już się nie będą mieścić te rozwiązania. No to lecimy. X to się równa. Od razu minus pi 30, może 6 najpierw weźmiemy, dobra. Poklej dodać i teraz razy 3, jak tu będę miała, to będę miała 6/5. To 6 pi nad 5 zapiszemy, czyli to się równa. Minus, znowu sobie napiszemy, 5 pi nad 30 dodać i znowu tu sobie muszę rozszerzyć razy oczywiście 6, czyli będę miała 6 razy 6, czyli 36 pi nad 30, zatem wychodzi mi 31/30 pi. I okazuje się, że to już nie należy do przedziału od 0 do pi. To wiesz, ja już nie ma sensu, żebym podstawiała tutaj to, myślę. Chociaż oczywiście można by było sobie sprawdzić, bo tutaj w sumie jest mniejsza liczba. No to może dla bezpieczeństwa sobie sprawdzimy oczywiście, czyli może minus pi 30 dodać i tutaj będziemy mieć, dla bezpieczeństwa nie zaszkodzi, 36 pi nad 30, czyli będziemy mieć 35/30 pi. No to jest tak jak powiedziałam, prawda, że tutaj po prostu to już nie należy, no bo tutaj skoro więcej odjęliśmy i to nie należało, to jak troszkę mniej odejmiemy, no to tym bardziej nie należy. Ale no, to nic nie szkodzi, że sobie sprawdziliśmy. Czyli ostatecznie ja teraz muszę napisać odpowiedź i pamiętaj, że musimy już teraz wypisać konkretne x, nie rodziny, konkretne x, które pasują do tego przedziału. No to zacznijmy. To było tak, 7/30 pi, 11/30 pi, dalej było 19/30 pi i dalej było 23/30 pi. Czyli ostatecznie nasze równanie z przykładu numer 4 ma 4 rozwiązania.
Zadanie numer 5 to jest zadanie z arkusza maturalnego maj 2018 rok, zadanie 11 za 4 punkty. Rozwiąż równanie. Sinus 6x dodać cosinus 3x to się równa 2 sinus 3x dodać 1 w przedziale od 0 do pi, obustronnie oczywiście przedział domknięty. Jest to znowu równanie trygonometryczne i pierwsze co musimy popatrzeć to na te argumenty. Tu widzimy 3x, tu widzimy 3x, tutaj niestety jest 6x. Więc musimy tak zrobić, najlepiej by było, gdyby był taki sam argument, a że mamy tylko dwa rodzaje i że pomyślmy sobie, że sinus 6x to jest inaczej sinus 2 razy 3x, tak? Resztę przepisuję bez zmian, tak jak widzimy, to możemy sobie przecież przypomnieć, że był taki wzór na sinus podwojonego kąta alfa, sinus 2 alfa. To był taki wzór 2 razy sinus alfa, czyli u mnie 3x, razy cosinus alfa, czyli u mnie 3x, no i reszta bez zmian przepisujemy, ewentualnie przerzućmy wszystko na jedną stronę, bo być może nam się to w tym akurat wypadku sprzyda. Dlaczego? Ponieważ tutaj kłania nam się to, że te tutaj dwa pierwsze składniki można by było coś z nich wyciągnąć przed nawias. I tutaj będę chciała metodę grupowania zastosować. Tutaj też coś bym chciała, czyli tak, tutaj wyciągnę przed nawias cosinus 3x, bo się powtarza i będę miała tak 2 sinus 3x dodać 1. Teraz z tego wyciągnę tylko minus jedyneczkę, ale dobra i minus jedynka. I co mi zostanie w nawiasie? No, zostanie mi w nawiasie dokładnie to samo, co tutaj. Czyli to oznacza, że metoda grupowania w tym wypadku ma sens, prawda? Ponieważ ja ten wspólny nawias mogę napisać do przodu, a tak się składa, że on jest taki sam, to w drugim nawiasie będę miała cosinus 3x minus 1 i to się równa 0. Czyli jest to iloczyn dwóch takich nawiasów. No to kiedy z takiego iloczynu wyjdzie 0? Wtedy, kiedy pierwszy czynnik, ja go oczywiście przepiszę, jako pierwszy nawias będzie 0, albo drugi czynnik przepiszę jako oczywiście drugi nawias, przyrównam do 0, czyli też może być 0. To teraz tutaj jak przeniesiemy jedyneczkę i podzielimy przez 2, mamy minus 1 drugą, albo tu jak przeniesiemy naszą minus jedyneczkę, to jest 1. No to może zastanówmy się, które równanko jest prostsze. No zdecydowanie to drugi, więc może tym najpierw się zajmiemy. Kiedy to kosinus jakiegoś tam kąta, nieważne jakiego, wynosi 1. Tutaj do tego będzie nam pomocny oczywiście wykres kosinusoidy. Ja go analizuję od minus pi do pi, tylko przypominam, jest to wykres funkcji kosinus x, a nie kosinus 3x. Ale to nic się nie dzieje, ponieważ ja sobie już będę pisała, że 3x to się równa. Szukamy, gdzie ta nasza kosinusoida ma wartość 1 w tym naszym badanym okresie. W tym miejscu, prawda? Tylko i wyłącznie. Tu jest wartość wynosząca 1. Czyli napiszemy, że 3x równa się 0 plus i oczywiście następne jest za pełen okres, prawda? Czyli plus 2k pi, gdzie oczywiście k należy do zbioru liczb całkowitych. No to podzielę przez 3, to będę miała x to się równa, no 0 podzielone przez 3 to nie będę pisała, tylko będę miała 2 trzecie k pi, gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych. Tu mam, uwaga, jedną rodzinę, prawda? Ale ja i tak będę później na samym końcu chciała się dostosować do przedziału, a to na samiuteńkim końcu. Na razie te rodziny bym chciała. No to teraz znowu tutaj będę miała taką sytuację, że mam 3x, to się równa. Szukamy, jaki to kąt, żeby jego sinus był minus 1 druga. Patrzę teraz na moją sinusoidę, oczywiście wiadomo, analizuję okres od minus pi do pi i na poziomie minus 1 druga, no to się często po prostu pojawia. Potrzebuję odczytać tutaj tych argumentów. Tu jest oczywiście minus pi szóstych, bo to z tabelki wiemy, że sinus pi szóstych to 1 druga, a tutaj będziemy mieć tak, jakbyśmy od pi odjęli pi szóstych, wychodzi 5 szóstych pi, ale że tu jest po tej stronie, to jest na minusie. Minus 5 szóstych pi. No to skoro tak, to piszemy, że to się równa minus 5 szóstych pi plus 2k pi lub 3x to się równa minus pi szóste plus 2k pi. No k już należy do całkowitych, nie będę przepisywała. Podzielę przez 3, tak jak to robiłam wcześniej, czyli będę miała minus 5 osiemnastych pi plus 2 trzecie k pi. To będzie kolejna rodzina, która nam wyszła, a tu będę miała lub x to się równa minus pi osiemnastych plus 2 trzecie k pi. Znowu mamy kolejną rodzinę, która nam wyszła.
No i teraz, gdyby nie było tego oczywiście tutaj podanego przedziału, no to byśmy napisali w klamerce, wszystkie te trzy rodziny byśmy wymienili. Ale ze względu na to, że jest podany tutaj ten nasz przedział od 0 do pi, ale na x-a, prawda? Od 0 do pi, to ja muszę spróbować podstawiać. Czyli teraz tak, zaczynamy od k równego 0. Tutaj jak podstawię k równe 0, czyli jak k równe będzie 0, to tutaj jak podstawię 0, wychodzi na minusie, nie pasuje. Tu podstawię k równe 0, wychodzi na minusie x, nie pasuje. Ale jak tu podstawię k równe 0, super jest, bo jest 2 trzecie razy 0, to jest 0, no to 0 pasuje. Czyli już mamy jedno rozwiązanie 0. No to teraz dalej lecimy k równe 1, bo w stronę ujemną nie ma sensu się pchać, bo będą wychodziły xiki ujemne, a my tu mamy mieć dodatnie. No to dla k równego 1. Do pierwszego próbujemy. Minus 5 osiemnastych pi mamy. I teraz dodać. Za k postawię 1, czyli będę miała 2 trzecie pi, prawda? No to oczywiście robimy wspólny mianownik. Minus 5 osiemnastych pi dodać tutaj razy 6, to będziemy mieć 12 osiemnastych pi, czyli wychodzi nam x równe 7 osiemnastych pi. Jak najbardziej pasuje, może ja będę podkreślała, jak najbardziej pasuje, mieści się w tym przedziale. No to dalej, dla k równego 1 jeszcze mogę sprawdzić tutaj, czyli minus pi osiemnastych dodać, od razu może przepiszę to 12 pi nad 18, czyli wychodzi mi 11 osiemnastych pi. Też pasuje mi, prawda, bo jest to mniejsze od pi, więc ok. Ale jeszcze mam trzecią rodzinę, czyli x to się równa i też to k równe 1 podstawiam. Wychodzi mi 2 trzecie pi. Jak najbardziej pasuje tutaj, bo to ma być do pi, więc jeszcze się mieszczę, prawda, 2 trzecie pi. No to dobra. No to teraz dalej analizujemy k równe 2 oczywiście. No to co robimy? Piszemy x to się równa minus 5 osiemnastych pi, bo to dostaję bez zmian i teraz mam 2 trzecie pi, może od razu tutaj popatrzmy, to jest ten człon 12 osiemnastych pi, ale ja mam razy 2, czyli napiszę 24 osiemnaste pi. Jak ja to odejmę, to będę miała 19 osiemnastych pi, czyli to jest 1,1 osiemnasta pi, czyli niestety jest to sprzeczność, prawda? Albo piszemy komentarz sprzeczność, albo piszemy, że nie należy. No dobra, to sprawdźmy teraz tutaj to. Minus pi osiemnasty dodać, od razu może tutaj napiszę 24 osiemnaste pi. To się równa 23 osiemnaste pi. Też sprzeczność, też już nie należy. No i w tej ostatniej rodzinie, jak ja podstawię dwójeczkę za k, to będę miała 4 trzecie pi. No to jest 1,1 trzecia pi. To też jest sprzeczność, nie należy, w związku z czym nie ma sensu już podstawiać za k równe 3, bo będą już wychodziły poza ten nasz przedział. Czyli ostatecznie napiszmy sobie odpowiedź, x należy i teraz będę wymieniała. 0 jest ok, dalej 7 osiemnastych pi jest ok, 11 osiemnastych pi jest ok, 2 trzecie pi też jest ok. Natomiast tutaj już wychodziły sprzeczności, czyli okazuje się, że to równanie w przykładzie numer 5 ma 4 rozwiązania. Mam nadzieję, że te przykłady, które ćwiczyliśmy na tym spotkaniu, to są oczywiście przykłady z ubiegłych matur, że są dla Ciebie już bardziej zrozumiałe. No niby tutaj były głównie równania, ale każde równanie inne. W jednym równaniu użyjemy takiego wzoru, w innym równaniu innego wzoru, więc te wzory musisz mieć opanowane, znaczy musisz wiedzieć, że one są w tablicach. W razie W to sobie zawsze możesz zerknąć do tablic. No ale jednak trzeba to wyćwiczyć, żeby później nie stanąć w zadaniu i nie wiem, co dalej zrobić. Jak to są ważne zadania za 4 punkty, no to warto tyle punktów zdobyć na maturze. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Ja zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie ze mną. Zapraszam na mojego fanpage'a, na mój kanał YouTube i oczywiście na moją stronę internetową aikeman.pl. I do zobaczenia!